Skorzystaj z narzędzia obrót, żeby wyznaczyć kąt obrotu względem punktu 2 3, w którym obrazem odcinków HE i RO będą odcinki zaznaczone kolorem szarym. Dodatni kierunek obrotu to kierunek przeciwny do kierunku obrotu wskazówek zegara. Chcemy obrócić te dwa niebieskie odcinki HE i RO dookoła tego zielonego punktu, żeby ich obrazami w tym obrocie były te dwa szare odcinki. Zastanówmy się, który odcinek ma być który. Wygląda na to, że odcinek HE po obrocie będzie tym odcinkiem. Obydwa leżą dalej od środka obrotu. Zresztą pobawmy się tym przyciskiem, zobaczymy co się stanie. Klikamy w guzik obrót, pojawiają się zera i tekst obrót dookoła. Wiemy już, gdzie leży środek obrotu. Możemy tu wpisać współrzędne zielonego punktu, czyli 2 i minus 3. I jeszcze kąt obrotu. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli wpiszemy 90 stopni. To albo za dużo, albo za mało. Dodatni kierunek obrotu to kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Czyli obracamy się w tym kierunku, czyli 90 stopni to za mało. Punkt R przeniósł się w to miejsce. Punkt O tutaj, a musimy dotrzeć jeszcze trochę dalej. Tutaj. No to spróbujmy zwiększyć kąt obrotu do na przykład 135 stopni. Prawie dobrze, może 140, 150, no i jest ok. Czyli obrazy odcinków HE i RO w obrocie dookoła punktu o współrzędnych 2, minus 3, o kąt plus 150 stopni, przy czym plus, czyli kąt dodatni, oznacza tutaj obrót w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara, znajdują się w miejscu tych dwóch odcinków. Czyli obraz punktu O będzie tutaj, punktu R tutaj, Punktu E tutaj, i obraz punktu H będzie leżał tutaj. Oczywiście, wszystkie pozostałe punkty odcinków HE i RO, nie tylko ich końce, również w tym obrocie stworzą swoje obrazy. Na przykład, obraz tego punktu będzie leżał tutaj. Ale żeby znaleźć obraz odcinka w dowolnym przekształceniu izometrycznym, a takim przekształceniem jest obrót, wystarczy znaleźć obrazy końców tego odcinka i je połączyć. Gdybyśmy robili to ręcznie, na papierze, bez komputera, też tak właśnie byśmy to zrobili.